Siema, siema, lecimy dalej z Hero Siege'em i naszą Amazonką. Dzisiaj w planach drugi bossik. No i zobaczymy co dalej. Widzę, że też tą mapkę zmienili. Widać teraz gdzie są miasta, bo są na żółto oznaczone. A bossiki są na fioletowo. Także fajnie, no cały czas to się zmienia w gierce, nie? Dla mnie oczywiście na plus. Przejście mamy teraz... Wiecie, bo te emocje mi się odpaliły. Przejście mamy teraz chyba tu na prawo. Plan na dzisiaj to zrobienie drugiego bossa. No i tam wiadomo, nie? Zrobienie jakichś itemów i się zobaczy co dalej. Mamy level 14 wbity. Zaraz sobie rozdamy skillka. Dobra, zobaczmy. Co ja bym chciał tutaj dać? Chyba pójdę w siłę póki co. I dalej tego skillka. O, to są te paragon boardy z D4. Ciekawe, czy coś zmienili względem poprzedniego sezonu. Szczerze to nie pamiętam co to było. Ale wydaje mi się, że chyba nie. Możliwe, że nie. Dobra, lecimy dalej. Tych waypointów na tym pierwszym poziomie to nawet nie zbieram, bo one mi się nie przydadzą. Bo ten pierwszy poziom trudności jest tylko po to, żeby to przejść i tyle, nie? Tutaj nie będę biegał, nie będę niczego grindował. Także tylko szybko porobić wszystkie bossy, zrobić, że tak powiem, fabułkę i kolejny poziom trudności trzeba będzie lecieć aż do ostatniego. Na ostatnim się zatrzymamy. Rękawiczki. Defense attack rating. Mana za killa. No spoko. Lepsze. Oho, zabiłem jakiegoś mini bosika. I poleciały kolejne sataniki. Zobaczymy co tu mamy ciekawego. Butki. Defense, movement speed, cast rate, int. Tak średnio. A ta klata? Aha, klata taka, dokładnie tak sama jaką mam. Tylko ona ma więcej all atrybutów, więcej resu. I 3 sokety. Czyli w zasadzie lepsza od mojej. No i tyle, bo te buty są na 15 level. Mam rękawiczkę jeszcze na 15 level. O, to mogę. Na szyjnik mogę założyć plus 1 dual skilli. No i fajnie. Lecimy dalej. Gdzie tu jest? Po lewej jest przejście. 15 level wleciał. Ja oczywiście zbieram sobie tego Copper Ora. Mam questa na zebranie. 125 Copper Ora muszę zebrać. No i też leveluję sobie mining przy okazji. Ten mining też by trzeba było wbić. Później nam na tych orach ładnie zarabiać można. Na tych najdroższych, zapomniałem jak one się nazywają, ruby chyba ory. Czekajcie, tu będzie movement speed na 16. Poison skill damage. A to jest taki jakby buff. Bardzo możliwe. Najbardziej to chcę wybić ten 24 level, nie? Bo to mi wtedy pomoże w czyszczeniu mobków fajnie. Zobaczymy też później jak ten skill będzie wyglądał, ale raczej pójdę po tego toksika. I zobaczymy co dalej. Nie mam jakiegoś buildu z neta ani nic. Robię swojemu, tak. Wydaje mi się, że będzie git. A to z tego wyjdzie, no to zobaczymy później na endgame, nie? Ogólnie to wydaje mi się, że będę chciał do tego buildu kupić Enigmę, żeby mieć te TP-ki, żeby w miarę tam sensownie się poruszać po tych mapach. A co dalej to zobaczymy. Też może w menu zobaczę, czym ludzie grają pod Amazonkę. Często jak nie wiem jakie itemy kupować, to patrzę sobie tam w menu. I tam się wyświetlają gracze. Tam można sobie podejrzeć ich przedmioty. Można zobaczyć jakie sety tam grają. Dobra, mamy level. I tutaj mógłbym to dać.
A, to jest też skok. To pytanie, jak on działa, nie? Dobra, damy to, zobaczymy, jak to działa. O, tutaj dawaj w siłę. I damy sobie to pod kół. Gdzie to było? To. Zobaczymy, jak to działa. Klikam kół. Aha, i to jest buff na 25 sekund. I on daje... damage. Okej. Okay. Wolałbym, żeby to było jako aura. Żeby mi zarezerwowało trochę many. Ale żeby działało cały czas, nie? Moim zdaniem to by było lepsze. Myślę, no, bardziej lubię takie aury. Im mniej klikania, tym lepiej. Dobra, wezmę sobie tutaj waypointa. Bo tu zaraz będzie boss. A wiadomo, że na bossie... czasem można się, kurde, wywalić. Znowu nie chce mi się tyle mapek biegać. Mamy kolejnego satanika, uwaga. A to jest jakiś syf, nie? Różdżka. Nie wiem, może by się to sprzedało. Tylko nie mam na razie jeszcze dostępu do Auction House'u. Bo jest chyba w trzecim akcie. A, i znalazłem metal detektor. Także jeżeli chodzi o kupanie, czy wybijanie miningu, to powinno być teraz dużo łatwiej. Z metal detektorem. 17 level. Szybko, kurde, zaczynają lecieć te levele. I damy... Dobra, dalej maksuję tego skilla póki co. Jak się go wbije na maksa, to zobaczymy później, co dalej. Na pewno chciałbym te wybuchy na 24 levelu, że jak zabiję mobka, to wtedy tak jakby wybucha i bije mobki wokół. Tu wydaje się mega zarąbiste czyszczenia właśnie mobków na mapkach. No i w sumie na razie tyle, nie? Idę na tego bossika, zaraz powinien być, bo to już jest chyba dungeon przed bossem. Zaraz będzie walka z potężnym bossem. Przecież jak teraz leci tyle sataników, te bossy to raczej... no szybko powinny zejść. Nie wiem, no wydaje mi się, że oni w tym sezonie giga zwiększyli drop tych właśnie sataników. Kiedyś tyle tego nie leciało, a może mi się wydaje. Albo po prostu pecha wtedy miałem, nie? A teraz mam jakiegoś giga farta, nie wiem. Dobra, jest 18 level. Także jeszcze 4 levele zostały do wbicia. Nie 4, to ja mówię 6 leveli. Dobra, jest bossik. Zobaczymy, jak pójdzie bossik. Bufik. Ale nie wydaje się, że był jakiś giga ciężki. Całkiem szybko schodzi. Dużo nie bije. Nie no, łatwe te bossy. Nawet powiedziałbym, że za łatwe. O, to zobaczymy te itemki. Bla, bla, bla. Cell. Zobaczymy, czy ja coś sensownego dropnąłem. Crystal Cane of Ice. Dalej, kurde, mogliby zrobić, żeby tutaj wyświetlało jakieś, nie wiem, cztery najniższe ceny tego itemka, nie? To było mega fajne. Crystal Cane of Ice. Sortuj. 2K. Nie no, te itemki raczej nie będą nic warte. Umówmy się, Bandit Lord Shroud. Bandit Poka. 5K. Kurde, szkoda w ogóle to wystawiać. 4500. Jeszcze mam. Rękawiczki zakładam. No i tyle w zasadzie. Nie no, nic ciekawego nie dropnąłem. Same shitle są tak na dobrą sprawę. Dobra, także mamy już Auction House odblokowany. Kolejny boss zrobiony. No i next time będziemy szli na kolejnego bossa.